Witajcie kochane siostry, braciszkowie, przechodzimy do konkretów, rozdział czwarty, pukanie wątroby i woreczka żółciowego, tu będzie już praktyka. Oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego z kamieni żółciowych jest jednym z najważniejszych i najbardziej skutecznych działań, jakie możesz... Przedsięwziąć, aby poprawić swoje zdrowie. Płukanie wątroby wymaga 6 dni przygotowań, a następnie 16 do 20 godzin samego płukania. Aby usunąć kamienie żółciowe, będziesz potrzebował następujących produktów. Sogia jabłkowy. 6 opakowań po 1 litrze. Sulgoska, Epsom Salt lub cytrynian magnezu. Powtarzam, dla ludzi, którzy nie mogą poradzić sobie z Epsom Salt, mogą użyć cytrynian magnezu. Cztery łyżki stołowe rozpuszczone w czterech szklankach wody. Oliwa z oliwek typu Ekstra Virgin, tłoczona na zimno. Pół szklanki to jest 125 ml, około świeży grapefruit, najlepiej różowy lub zamiast tego cytryna i pomarańcza, w takich ilościach, aby wycisnąć 3 czwarte szklanki soku i dwa słoiki litrowe, jeden z nakrętką. Poszukaj soli gorzkiej lub angielskiej, siarczan magnezu. W krajach niemieckojęzycznych znana jest jako bitter salz. Dla osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych powinna być dostępna w aptekach, Rite Aid lub jakimkolwiek sklepie ze zdrową żywnością. Niektóre nalepki na opakowaniach opisują ją jako naturalny środek przeczyszczający. Jeżeli nie będziesz mógł jej kupić, użyj cytrynianu magnezu. Za jednostkę miary płynów przyjąłem szklankę zamiast kubka ze względu na różne znaczenie tej miary objętości w różnych krajach. Jeżeli nie możesz pić soku z fruta lub jeżeli ci, on, jeżeli ci po nim niedobrze, Możesz używać różnych objętości świeżo wyciśniętego soku z cytryny i pomarańczy. Efekt będzie taki sam w obu przypadkach. Czyli widzicie, jeszcze raz. jeśli Zamiast soli możemy użyć cytrynianu magnezu, a zamiast grejpfruta możemy użyć cytryny i pomarańczy. Przygotowanie. pi jedno opakowanie soku dziennie. Przez 6 dni. Możesz pić większą ilość. Jeżeli nie jest to dla ciebie uciążliwe. Kwas jabłkowy w soku jabłkowym rozmiękcza kamienie żółciowe i sprawia, że będą przechodziły przez drogi żółciowe łatwo i bezboleśnie. Sok jabłkowy ma silne działanie oczyszczające. Przez pierwsze dni osoby bardziej wrażliwe mogą. Doświadczyć wzdęć i niekiedy biegunki. Większa ilość takiej biegunki wywołana jest przez zastałą żółć, wydaloną teraz przez wątrobę i woreczek żółciowy. Ma brązowo-żółty kolor. Fermentacyjne właściwości soku pomagają w rozszerzeniu kanałów żółciowych. Jeżeli z jakiegokolwiek Powodu picie soku będzie dla Ciebie niewygodne, możesz rozcieńczyć sok jabłkowy z wodą, lub możesz zastosować inne metody omówione poniżej. Pij sok jabłkowy powoli przez cały dzień pomiędzy posiłkami. Unikaj picia soku w trakcie tuż przed i w ciągu dwóch godzin po posiłku, a także wieczorem. Traktuj go jako dodatkowa ilość do dziennej ilości wody, jaką powinieneś pić. To jest od 6 do, 7, do, od 6 do 8 szklanek dziennie. Zalecam sok naturalny, ale dla celów płukania może być użyty jakikolwiek produkt przemysłowo, przemysłowo dobry sok jabłkowy, nawet pochodzący z koncentratu, czy nawet napój jabłecznikowy. Możesz być zmuszony wypłukać usta sodą oczyszczoną lub umyć zęby kilkakrotnie w ciągu dnia, aby zapobiec uszkodzeniu szkliwa zębów przez kwas. No właśnie, to pamiętajcie o tym też, właśnie żeby umyć sodą oczyszczoną zęby. Jeśli nie możesz pić soku jabłkowego lub jeżeli jesteś na niego uczulony, przeczytaj o możliwych produktach zastępczych opisanych w podrozdziale. Masz trudności z płukaniem. Pod koniec tego rozdziału. Zalecenia dietetyczne. W ciągu całego tygodnia przygotowującego się cię do płukania i oczyszczania unika zimnego lub schłodzonego pożywienia i napojów spowodują schłodzenie wątroby, tym samym ograniczając efekty płukania. Wszystkie napoje i potrawy powinny być ciepłe lub przynajmniej mieć temperaturę pokojową, aby, móc w wątrobie, aby pomóc w wątrobie w przygotowaniu do głównego płukania. Spróbuj unikać produktów pochodzenia zwierzęcego, nabiału oraz potraw smażonych. Poza tym jedz normalne posiłki, ale unikaj przejadania się. Najlepszy czas na płukanie. Główną częścią płukania, główną część płukania najlepiej przeprowadzić podczas weekendu, kiedy nie spieszymy się nigdzie i mamy dość czasu, aby odpocząć. Mimo że płukanie jest skuteczne w ciągu całego miesiąca, najlepiej, gdy zbiegnie się w czasie z okresem pomiędzy pełnią a nowiem, staraj się nie przeprowadzać głównej części płukania w trakcie pełni, w tym Dniu ciało ma skłonności do przechowywania większej ilości wody w mózgu i tkankach niż w inne dni. Najlepszym dniem na oczyszczanie i leczenie jest dzień nowiu. Jeżeli przyjmujesz leki, podczas płukania unikaj przyjmowania jakichkolwiek leków, witamin i suplementów, które nie są absolutnie niezbędne. Ważne jest, aby nie obciążać wątroby dodatkową pracą, która może wpłynąć na efekty oczyszczania. Upewnij się, że oczyścisz swoje jelito grube, zanim zaczniesz płukanie, jak również po jego zakończeniu. A i widzicie, i tu jest właśnie istotna, bardzo ważna sprawa, o której większość moich tutaj pacjentów można powiedzieć w skró delikatnym skrócie. No, zapominają o tym moi przyjaciele, którym pomagam właśnie, podpowiadam, jak to robić. No, nie oczyszczają tego jelita, a przynajmniej nie tak, jak powinno się. Ja oczyszczam, przeważnie, nie mówię też, że zawsze, prawda? Ale przeważnie oczyszczam właśnie na takiej hydrokolonoterapii 45-minutowej, gdzie 45 litrów wody przechodzi przez ciebie. Oczyszczam to przed, właśnie. Zazwyczaj jest to piątek lub sobota, gdy oczyszczam z soboty na niedzielę. Czyli jadę sobie rano na hydrokolonoterapię, po południu już. Yy, prawda, zaczynam oczyszczanie, i na drugi dzień, w niedzielę kończę oczyszczanie, a w poniedziałek wznowiadę na taką drogą i to jest moim zdaniem bardzo ważne. Regularne wypróżnianie nie są wystarczającym dowodem na to, że Twoje jelito jest wolne od blokad. Oczyszczenie jelita grubego na kilka dni przed pukaniem, lub najlepiej w szóstym dniu przygotowania, widzicie, tak jak mówiłem, czyli sobota, powiedzmy. Pomaga zmniejszyć użycie dyskomfortu i nudności, które mogą pojawić się podczas samego pukania. Zapobiega również cofaniu się mieszanki oleju i produktów odpadowych z jelit do żołądka. Pomaga także ciału w szybkim wydalaniu kamieni żółciowych, oczyszczanie jelita grubego. Hydroterapia jelita grubego jest najszybszą i najłatwiejszą metodą przygotowania jelita do napłukania wątroby. Hydroterapia przy użyciu specjalnej deski jest jedną z najczęściej stosowanych metod. Więcej szczegółów znajdziesz w części. Nie zanieczyszczaj swojego jelita grubego, w rozdziale 5. Zobaczcie, oni tutaj właśnie proponują taką deskę, którą się przystawia do talety. Jeśli to dobrze zrozumiałem z tego obrazka, który jest zamieszczony w tej książce. I ona jest coś, jakby pomiędzy tą właśnie automatyczną, taką hydrokolonoterapią a zwykłą lewatywą, prawda? Czyli yy, no jest taka powiedzmy sobie, 50% efektywność w stosunku gdy takiej lewatywy jest 10%, a takiej powiedzmy sobie, hydrokolonoterapii terapii, to macie około 80% takich efektów działania. Lecimy dalej. Co powinny zrobić 6 dnia picia soku jabłkowego? Wypij całe opakowanie soku jabłkowego rano. Możesz zacząć pić sok zaraz po przebudzeniu. Jeśli czujesz głód, zjedz lekkie śniadanie. Jak płatki na ciepło, najlepsza jest owsianka. Unikaj cukru i innych słodzików. Przypraw, mleka, masła, olejów, jogurtu, sera, szynki, orzechów, pieczywa, płatków na zimno i tym podobnych. Owoce i soki owocowe są dozwolone. Na lunch zjedz gotowane lub przyrządzone na parze warzywa z białym ryżem. Najlepiej ryż typu basmanti. I przypraw je niewielką ilością nierafinowanej soli morskiej lub kamiennej. Przypominam, nie jedz żadnych produktów białkowych, masła lub oleju, bo możesz czuć się źle podczas samego płukania. To samo z tym sokiem jabłkowym, to też nie wariujcie, litr dziennie wystarcza, znam szaleńców, co starali się pić nawet po 2 litry dziennie, później mieli niesamowite właśnie boleści tutaj żołądkowe, tam po prostu zbyt porządna, zbyt duża kwas kwasowość się pewnie wytworzyła, no, odczuwał cały organizm to właśnie, szczególnie w dolnych partiach dróg pokarmowych, no nie szalejcie. Nie, nic nie jedz ani nie pij poza wodą po 13.30, ponieważ możesz mieć trudności z wydalaniem kamieni. Zastosuj się do dokładnego rozkładu podanego poniżej. Płukanie, wieczór. 18. .00. W słoiku z 750 ml prze, przefiltrowanej wody wymieszaj 4 łyżki stołowe soli angielskiej. Postaną w ten sposób cztery porcje. Wypij pierwszą część mieszanki. Możesz popłukać usta kilkoma łyżkami wody dla zabicia gorzkiego posmaku lub możesz dodać nieco soku z cytryny, aby poprawić smak mieszanki. Polecam właśnie sok z cytryny. Tutaj moja żona i córka mają problemy, właśnie też pozwalam im popijać. Robimy też taki myk, że sól rozpuszczamy w malutkiej ilości wody, wypijamy ją właśnie, a później przepijamy, umówmy się, już pół szklanki wody, tak? czyli powstają mniej więcej te 3 czwarte szklanki wody. I właśnie z tą dodaną delikatną ilością cytryny. Niektórzy piją ją przez słomkę, żeby omijać kubki smakowe języka. Pomaga też umycie zębów lub wypłukanie ust sodą oczyszczoną. Jednym z efektów działania soli gorzkiej jest poszerzenie dróg żółciowych, co ułatwia przechodzenie kamieni. Ponadto sole te oczyszczają jelita ze złogów, które mogą utrudniać pozbywanie się kamieni. Jeżeli jesteś uczulony na sól gorzką lub jeżeli nie możesz jej przełknąć, możesz użyć innej równie skutecznej substancji. Cytrynianu magnezu. Takiej samej dawce. Naszykuj cytrusy, których użyjesz później, aby mogły ogrzać się do temperatury pokojowej, Godzina 20. Wypij drugą porcję szklanki gorzkiej soli. 21.30. Jeżeli jeszcze nie wypróżniłeś się i nie przeprowadziłeś czyszczenia jelita grubego w ciągu ostatnich 24 godzin, zrób lewatywę wodną. Wywoła ona serię wypróżnień. Umyj dokładnie garfy lub cytrynę i pomarańcze, wyciśnij je ręcznie i usuń miąższ. Potrzebujesz 3 czwarte szklanki soku. Wlej sok i pół szklanki oliwy z oliwek do słoika. Zamknij szczelnie i mocno potrząśnij, dopóki roztwór nie stanie się wodnisty. Najlepiej, gdy wypijesz tą mieszankę około 22, ale jeżeli w międzyczasie poczujesz, że musisz jeszcze kilka razy iść do łazienki, możesz opóźnić to o 10 minut. 22. Stań przy łóżku i wypij całą tę miksturę bez przerywania. Niektórzy wolą pić ją przez słomkę. Picie z zatkanym nosem wydaje się działać najlepiej. Jeżeli musisz pomiędzy łykami, użyj trochę miodu, co pomoże w łatwiejszym przełknięciu mikstury. Większość osób nie powinna mieć jednak problemu z wypiciem mieszanki naraz. Staraj się, aby nie zajęło ci to więcej niż 5 minut. Jedynie osoby w podeszłym wieku lub osłabione mogą poświęcić więcej czasu. Połóż się natychmiast. Ma to zasadnicze znaczenie dla uwolnienia kamieni żółciowych. Zgaś światło i połóż się płasko na plecach z poduszką lub dwoma poduszkami pod głową. Głowa powinna być wyżej niż brzuch. Jeżeli jest ci niewygodnie, połóż się na boku z podciągniętymi kolanami. Lecz nieruchomo przez przynajmniej 20 minut i postaraj się nic nie mówić. Skup się na wątrobie, nie pomaga niektórym pomaga umieszczenie kompresu z oleju rycynowego na brzuchu nad wątrobą. Możesz poczuć, jak kamienie przemieszczają się przez drogi żółciowe, niby kulki. Nie będziesz czuł żadnego spazmu czy bólu, ponieważ magnes soli gorzkiej będzie utrzymywał kanały żółciowe otwarte i rozluźnione, a żółć wydzielana raz razem z kamieniami ułatwi im przesuwanie się w wątrobie. Zdecydowanie różni się to od ataku kamieni żółciowych, gdy nie ma magnezu i żółci. Powiem Wam. Fajnie przechodzą te kamyczki, rzeczywiście czujesz to, jak to przechodzi, jest takie, może, można na początku czuć takie podenerwowanie, właśnie, że coś się dzieje. Pierwszy raz w życiu prze, przeżywam takie doświadczenie, no ale nie martwcie się to nic, właściwie, ani nie boli, no, nie boli, no, dosłownie nic nie boli, a też się nic nie dzieje, prawda, tylko te kamienie się przesuwają tak delikatnie. Jeżeli w nocy poczujesz konieczność wypróżnienia, zrób to. Sprawdź też, czy, czy już wypiłeś małe kamienie, zielo, czy już wydaliłeś małe kamienie, zielonkawe lub brązowawe, które będą pływać w muszli. W nocy i w ciągu pierwszych godzin poranka możesz czuć mdłości. Jest to głównie spowodowane silnym i nagłym wydaleniem kamieni żółciowych i toksyn z wątroby i woreczka żółciowego, co powoduje wpychanie mikstury z powrotem do żołądka. Mdłości miną w ciągu następnych kilku godzin. Następny poranek, 6 lub 6.30, do 6.30, po przebudzeniu, ale nie przed 6 rano, wypij trzecią szklankę soli gorzkiej. Jeśli czujesz pragnienie, wypij szklankę ciepłej wody przed wypiciem soli. Odpoczywaj, czytaj lub medytuj. Jeżeli czujesz się zmęczony, możesz wrócić do łóżka choć lepiej będzie, jeśli pozostaniesz w pozycji pionowej. Większość osób czuje się dobrze i mogą wykonać niezbyt forsowne ćwiczenia jak yoga. Wypij czwartą, ostatnią porcję soli, czyli tą szklankę o godzinie między 8 a 8.30. Czyli tu mamy też dwie godziny odstępu po każdej właśnie yy, szklance wody z solą między pierwszą i drugą oraz trzecią i czwartą mamy dwie godziny odstępu. Dziesiąta, dziesiąta trzydzieści, czyli kolejne dwie godziny, możesz wypić świeżo wyciśnięty sok owocowy. Po pół godzinie możesz zjeść jeden lub dwa kawałki świeżego owocu. Po godzinie możesz zjeść zwyk, zwykły posiłek lekko strawny. Przed wieczorem lub po następnym poranku powinieneś wrócić do normalnych czynności i zauważyć pierwsze oznaki poprawy. Kontynuuj spożywanie lekkich posiłków przez następne 2-3 dni. Pamiętaj, że twoja wątroba i woreczek żółciowy przeszły właśnie poważną operację, jednakże bez szkodliwych skutków bocznych lub kosztów. No ja tutaj ten posiłek, właśnie powiem wam, na obiad to jem w dwa dni to samo właściwie. Czyli ten ryż basmanti i tam gotuje sobie na parze kilka warzyw, jakieś tam powiedzmy jedną marchewkę, jedną pietruszkę, kawałek selera. Takie lekostrawne, żeby jakieś tam nie mieć komplikacji później. Pij wodę jak tylko poczujesz pragnienie. Prócz momentów zaraz po wypiciu soli i przez pierwsze dwie godziny po wypiciu mieszanki oliwy. No to jest właśnie bardzo ważne, żeby po, po tej oliwie już nic nie pić, położyć się spadzi. Leżeć 20 minut w nieruchomo ja zazwyczaj zasypiam już w tym momencie. Jakich wyników możesz oczekiwać? W ciągu poranka, a nawet po południu, po półkaniu, będziesz miał liczne, wodniste wypróżnienia. Początkowo będą one składać się z kamieni wymieszanych z resztkami jedzenia, a później z kamieni i wody. Większość kamieni jest groszkowo zielona i pływa w muszli, ponieważ zawiera cząstki żółci. Kamienie mogą, być, mo mogą mieć różny odcień zieleni, jak również mogą mieć jaskrawe zabarwienie czy połysk. Kolor ten wywołuje żółć wątrobowa. Kamienie żółciowe mogą mieć różne rozmiary, kolory i kształty. Kamienie o jasnej barwie. Powstały niedawno. Kamienie o ciemnozielonej barwie są najstarsze. Niektóre są rozmiaru groszka lub mniejsze, podczas gdy inne mogą nawet osiągać rozmiar 3 cm. No właśnie, miałem parę takich. Powiem Wam szczerze, one najpóźniej wychodzą. Gdzieś po piątym, no nie, po piątym to nie, ale tak od 8 do dziesiątego, dwunastego pukania właśnie to już przedzierają się te tylko najgrubsze, które tam przechodzą po troszku i zatrzymują się zazwyczaj, aż, aż dopiero po którymś tam pukaniu wyjdą. Dlatego to tak ważne jest właśnie oczyszczać też te jelito, właśnie przed i po. Mogą pojawić się tuziny lub nawet setki kamieni różnych kształtów i kolorów, wydalanych przez nas. Zwróć uwagę również na kamienie brązowe lub białe. Niektóre z nich mogą pójść na dno ze stolcem. Są one uwapnionymi kamieniami pochodzącymi z woreczka żółciowego. Zawierają cięższe substancje toksyczne i jedynie niewielkie ilości cholesterolu. Wszystkie zielone i żółtawe kamienie będą miękkie jak kit dzięki działaniu soku jabłkowego. Tak się dzieje, ale jeśli je zostawicie na parę dni jeszcze na słońcu czy gdzieś w cieple, to one po prostu. Yy, zamienią się normalnie w kamień, z powrotem w kamień. Zmniejszą się, co prawda, ale zamienią się w kamień. Możesz również zauważyć warstwy białej lub brązowawej wydzieliny lub piany pływającej w muszli. Piana ta składa się z milionów malutkich kryształków cholesterolu o ostrych brzegach, które łatwo mogą uszkodzić małe kanały żółciowe. Wydalenie ich jest równie ważne. Postaraj się określić, ile Mniej więcej wydaliłeś kamieni, by całkowicie uleczyć zapale, zapalenie kaletki, bóle pleców, alergie i inne problemy zdrowotne, a i, a i aby zapobiec pojawianiu się innych chorób. Możesz usunąć wszystkie kamienie. Musisz usunąć wszystkie kamienie. No to jest bardzo ważne, właśnie, to jak myślę, z 12 pukań. Może to oznaczać 8 do 12 pukań które możesz przeprowadzić w odstępach trzy tygodniowych lub co miesiąc. Nie przekraczaj półkań częściej. Ja polecam co cztery tygodnie, bo wtedy akurat faza księżyca się zgadza i mamy nów, 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 nów prawda? No tak to robić. I, I lepiej właśnie robić sobie, jeżeli weekend na przykład chcemy robić, a nie wypada to w nowiu, to lepiej zrobić przed nowiem niż po nowiu już. O, tak to Wam ujmę. Eee. Trzy tygodniowa przerwa pomiędzy pukaniami może zawierać sześciodniowe przygotowanie do następnego pukania, ale najlepiej, aby kolejne zaczęło się po upływie trzech tygodni od ostatniego pukania. Jeżeli nie możesz przeprowadzić ich tak często, możesz robić to rzadziej. Ważne, abyś pamiętał, że gdy zaczniesz oczyszczać wątrobę, powinieneś kontynuować oczyszczanie dopóki. Przez dwa kolejne pukania nie wydalisz żadnych kamieni. No i to jest właśnie to klu. Dokąd wydać? Dokąd czyścimy? Co miesiąc? Co miesiąc czyścimy do puty, dopóki nie, nie wydalimy i następnym razem znów nie wydalimy nic. I wtedy możemy sobie tak właśnie yy, zależy, jak tam się kto prowadzi, jak ktoś jest takim hardkorem, no to tam raz na pół roku wystarczy. Natomiast jeśli ktoś się fajnie prowadzi w życiu, jeśli chodzi o właśnie jedzenie, to raz na rok nawet wy śmiało wystarczy wątroba zacznie funkcjonować lepiej już po pierwszym pukaniu i możesz zauważyć nagłą poprawę czasem nawet w ciągu kilku godzin bóle złagodnieją, nabierzesz energii i zdecydowanie poprawi się twoja jasność myślenia jednakże w ciągu następnych kilku dni kamienie z głębi wątroby przemieszczą się do przodu w kierunku dwóch głównych kanałów żółciowych co może spowodować nawrót części lub wszystkich poprzednich symptomów i uczucia dyskomfortu. W zasadzie możesz być nieco rozczarowany krótkotrwałą poprawą zdrowia. Jednak objawy te oznaczają jedynie, że niektóre z kamieni nie zostały usunięte i są gotowe do uwolnienia się przy kolejnym pukaniu. Jednakże zdolności wątroby do samoregeneracji i reakcje oczyszczania polepszą się znacznie, dodając niezwykłą dawkę efektywności, tego jakże ważnego organu ciała. Jeżeli kilka mniej, mniejszych kamieni pozostanie w wątrobie, przemieszczając się po tysiącu mniejszych kanałów żółciowych w kierunku większych dróg żółciowych, mogą one łączyć się w większe skupiska i wywoływać objawy, których doświadczyłeś wcześniej, jak bóle pleców, bóle głowy, bóle uszów, problemy trawienne, wzdęcia brzucha, drażliwość. Złość i tak dalej. Choć mogą być one mniej uciążliwe niż te, których doświadczyłeś poprzednio. Jeżeli w dwóch następujących po sobie pukaniach nie wydalisz kamieni, co może się zdarzyć już po sześciu lub ośmiu pukaniach, zastosowanych przypadkach może być potrzebne 10 do 12 pukań lub więcej, Twoja wątroba może zostać uznana za wolną od kamieni. Jednakże zaleca się, aby powtarzać płukanie co 6 do 8 miesięcy. No tu Wam przed chwileczką, już to skróciłem mniej więcej. Każde płukanie będzie dodatkowo pozytywnym impulsem dla wątroby i uwolni ją od toksyn. Lub nowo utworzonych kamieni, które mogły pojawić się w międzyczasie. Przestroga, nigdy nie przeprowadzaj płukania, gdy cierpisz na dolegliwość o ostrym przebiegu. Nawet jeżeli jest to zwykłe przeziębienie. Jeżeli cierpisz na chorobę przewlekłą, oczyszczenie wątroby będzie najlepszą rzeczą, jaką możesz dla siebie zrobić. Czyli zobaczcie, chodzi tu o to, jeżeli masz jakąś, yy, umówmy się właśnie taką chorobę przewlekłą. Która już jest tobą od zawsze, jak się to mówi. To, to jest lekarstwo dla ciebie, właśnie oczyścić wątrobę z kamieni. Natomiast, jeśli masz jakąś nagłą, yy, powiedzmy sobie, ostrą dolegliwość, typu właśnie jakieś, jakaś choroba, jakieś yy, przeziębienia, infekcje, właśnie jakieś zapalenie wirusowe czy coś, to lepiej przeczekać właśnie ten okres, podleczyć się, aby właśnie wątroba była. W odpowiedniej kondycji do takiego właśnie zabiegu. Ważne, proszę o uważne zapoznanie się z poniższym. Pukanie wątroby jest jedną z najlepszych i najbardziej skutecznych metod odzyskania zdrowia. Nie pociąga za sobą żadnego ryzyka, jeżeli tylko przestrzegasz wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej książce. Proszę o uważne zapoznanie się z poniższą informacją precyzyjną. Jest wiele osób, które poddały się płukaniu wątroby bazując na przepisie, który otrzymali od znajomych lub znaleźli w internecie i cierpieli z powodu niepotrzebnych komplikacji. Nie posiadali oni pełnej wiedzy o procedurze oraz o sposobie jej działania, wierząc, że wystarczy jedynie usunąć kamienie żółciowe z wątroby i woreczka żółciowego. Jest bardzo prawdopodobne, że wydobywając się z ciała, niektóre z tych kamieni utkną w jelicie grubym. Mogą zostać dość szybko usunięte przez płukanie jelita. Powinno ono zostać przeprowadzone najlepiej w ciągu drugiego lub trzeciego dnia po płukaniu wątroby. Jeżeli kamienie pozostaną w jelicie, mogą powodować podrażnienia, infekcje, bóle głowy, dyskomfort, okolicy brzucha. Problemy stawczycą i temu podobne. Kamienie te mogą wreszcie stać się przyczyną toksemi ciała, zatrucia z obecnością toksyn we krwi. Jeżeli w miejscu, gdzie mieszkasz, nie masz dostępu do pukania jelit, możesz przeprowadzić lewatywę kawową, a następnie wodną, lub też dwie lub trzy lewatywy wodne. Jednak nawet to nie zagwarantuje, że wszystkie kamienie zostaną usunięte. Trudno jest zastąpić pukanie jelita zwykłą lewatywą, jednak pukanie jelita lewatywą z użyciem zestawu do hydrokolonoterapii w nawiasie deski jest najbardziej zbliżone do profesjonalnego pukania jelita grubego. Jeżeli zdecydujesz się na zastosowanie innej metody niż te dwie, wymieszaj łyżkę soli gorzkiej w szklance ciepłej wody i wypij zaraz po przebudzeniu. rano, w dniu jakiejkolwiek innej lewatywy po płukaniu wątroby. Jeżeli chcesz kupić zestaw do hydrokolterapii, przeczytaj część informacji o produktach na końcu książki. Znaczenie oczyszczania jelita grubego i nerek. Pomimo, że samo płukanie wątroby jest niezwykle skuteczne, najlepiej, jeżeli przeprowadzone jest po oczyszczaniu jelita grubego i nerek. Oczyszczanie jelita grubego, przeczytaj pod rozdział Przygotowanie, zapewnia bezproblemowe usunięcie kamieni żółciowych. Z kolei oczyszczenie nerek sprawia, że toksyny uwolnione z wątroby podczas płukania nie będą obciążały tych niezwykle ważnych organów wydalniczych. Jednakże, jeżeli nie miałeś nigdy problemu z nerkami, kamieni nerkowych lub zapalenia pęcherza możesz od razu zacząć sekwencją oczyszczania jelita, płukanie wątroby oczyszczanie jelita. Czyli widzicie, zawsze trzeba wzmocnić inne organy, zanim zaczniemy pracować nad jakimś. W tym przypadku mamy wątrobę. Jeśli ktoś ma dobre nerki, to OK jedzie od razu właśnie na tej zasadzie oczyszczam jelito. Idę oczyszczać kamienie z wątroby i woreczka i znów je aby je jeszcze przepłukać. No, natomiast jeśli nie, no to trzeba wzmocnić. Właśnie są takie zioła też tutaj opisane w, yy, w tej książce. Będą później czytane osobne zioła, właśnie do nerek i osobne zioła do wątroby, właśnie na no, wzmocnienie tych dwóch organów. Tym niemniej upewni się, że, za, że oczyścisz nerki później. Powinieneś przeprowadzić oczyszczenie nerek po mniej więcej dwóch do czterech płukań wątroby i powtórnie po tym, jak Twoja wątroba będzie zupełnie czysta. Przeczytaj również oczyszczanie nerek w rozdziale 5. Zamiast tego możesz wypić szklankę herbatki nerkowej. Przeczytaj przepis na oczyszczenie nerek po, dwie lub, po dwóch lub trzech dniach po każdym pukaniu wątroby. Zastosuj główne wskazówki tak samo jak w wypadku przygotowania do oczyszczania nerek. Płukanie nerek i wątroby może przebiegać w tym samym czasie, ale unikaj picia herbaty oczyszczającej nerki w dniu samego płukania wątroby. Czyli pamiętajcie, w dniu płukania wątroby odkładamy wszystkie tabletki, które nam nie są niezbędne. Odrzucamy wszystkie suplementy, wszystkie jakieś ziołowe herbatki. No, i wszystko, co może mieć jakiś tam wpływ na nasz układ nerwowy i na jakby obciąży wątrobę, jeśli chodzi o detoksykację, oczyszczenie. Osoby, których jelito grube jest w znacznym stopniu zablokowane lub które mają hi historię zaparć. Powinny zastosować 2 do 3 oczyszczania jelitowych, zanim przystąpią do płukania wątroby. Zawsze to mówię, właśnie zanim zaczniesz oczyszczać w ogóle kamienie z wątroby, zrób najpierw co najmniej 2-3 razy takie oczyszczanie właśnie z samego jelita, bo tam to jest dziadostwo, a będziesz schodził właśnie z takiej, yy, takiej terapii, jak młody Bóg, jeśli chodzi o Twoją yy, właśnie taką. Mentalny taki aspekt życia, właśnie tak, tak się poczujesz dużo luźniej, właśnie emocjonalnie, tak mentalnie. Usunięcie kamieni żółciowych z wątroby i woreczka żółciowego może pozostawić niektóre z kamieni i toksycznych odpadów w jelicie. Usunięcie ich jest niezbędne dla zdrowia. Uwaga, odnośnie picia wody podczas oczyszczania. Podkreślam, że możesz pić wodę w dowolnym czasie podczas płukania, oprócz momentów tuż przed i tuż po wypiciu mieszanki soli. Ponadto unikaj picia wody pomiędzy 21 a 2 w nocy, jeżeli obudzisz się. Poza tymi momentami możesz pić wodę kiedy tylko poczujesz pragnienie. Czyli tutaj właśnie chodzi o to, że pół godziny już przed piciem oliwy nie pijemy w ogóle wody aż do drugiej nocy, właśnie tego dnia płukania. Kolejny podpunkt. Masz trudności z płukaniem, nietolerancja soku jabłkowego. Jeżeli z, jak, z jakiegokolwiek powodu nie tolerujesz soku jabłkowego lub jabłek, możesz zastąpić je następującymi ziołami gold coin grass i przewiercień bupleurum bupleurum zioła te można kupić w formie nalewki jako gold coin grass gcg w butelkach 220 ml Przejrzyj informacje o produktach na końcu książki. Na końcu będą właśnie te wszystkie produkty podane od razu właśnie w tych miejscach, gdzie także książka jest fajnie opracowana. Kwas jabłkowy zawarty w soku jabłkowym bardzo skutecznie rozpuszcza zastałą żółć i rozmiękcza kamienie. Więcej szczegółów odnośnie kwasu jabłkowego znajdziesz poniżej. Sok z żurawiny również zawiera kwas jabłkowy i może być używany zamiast soku jabłkowego. Szczegóły poniżej. Wspomniane powyżej zioła są również skuteczne w rozmiękczaniu kamieni żółciowych i dlatego można ich użyć jako krok przygotowawczy do płukania wątroby. Choć może to potrwać nieco dłużej niż przy użyciu soku jabłkowego lub żurawinowego. Nalewkę należy przyjmować w dawce. Jedna łyżka dziennie na pusty żołądek. 30 minut przed śniadaniem. Powinno się je stosować przez 8 do 9 dni przed płukaniem wątroby. Czy widzicie tymi dwoma ziołami, które tutaj są opisane. Jedno się nazywa, jeszcze raz powiem, Gold coin grass. A drugie się nazywa przewiercień. No, Można to zastąpić właśnie sok jabłkowy tym lub żurawinowy. Tutaj też się dowiadujemy właśnie. Wspomniane poniżej zioła są również skuteczne. To już czytaliśmy. Nietolerancja soli gorzkiej. Jeżeli jesteś uczulony na słogoszką lub jeżeli nie możesz jej znieść, możesz użyć cytrynianu magnezu, choć nie jest tak skuteczny jak sulgoszka. Cytrynian magnezu można kupić bez problemu w większości aptek. Nietolerancja oliwy z oliwek. Jeśli jesteś uczulony na oliwę z oliwek lub nie znosisz jej, możesz użyć czystego oleju z makadami. Oleju z pestek winogron z pierwszego tłoczenia lub tłoczonego na zimno. Oleju słonecznikowego lub innego oleju z pierwszego tłoczenia. Nie używaj oleju rzepakowego, sojowego lub podobnych. Więcej informacji na temat zdrowych i szkodliwych olejów znajdziesz w książce autora Ponadczasowa tajem... Ponadczasowe Tajemnice Zdrowia i Odmładzania. Zaznaczam jednak, że oliwa z oliwek typu extra virgin działa najlepiej w oczyszczaniu. Jeżeli cierpisz na chorobę woreczka żółciowego lub nie masz woreczka żółciowego, powinieneś pić sok z żurawiny lub gold coin grass przez 2 do 3 tygodni. Około jednej butelki zanim rozpoczniesz pukanie wątroby. Więcej szczegółów... Znajdziesz w poprzednich i następnych podrozdziałach. Możesz również przyjmować suplement żółci. Większość suplementów żółci zawiera żółć wołową. Bez woreczka żółciowego możesz nigdy nie być w stanie dostarczyć organizmowi wystarczającej ilości żółci, aby mógł poprawnie trawić pożywienie. Obniż dawkę lub przestań przyjmować dany suplement, jeżeli zauważysz, że pojawiła się biegunka. Zasięgnij opinii lekarza odnośnie tego, który produkt będzie dla ciebie najlepszy. Czy nie widzicie? Jeśli nie macie woreczka żółciowego, to też możecie pukać, procedurę trzeba zrobić tylko odpowiednią. I atak. Osoby, które nie powinny używać soku jabłkowego. Niektóre osoby mogą mieć trudności z piciem soku jabłkowego w dużych ilościach, jakie wymagane są przy pukaniu wątroby. Dotyczy to osób cierpiących na cukrzycę, hipoglikemię, grzybicę candida, raka i mających wrzody żołądkowe. W takich przypadkach możesz zastąpić sok jabłkowy kwasem jabłkowym w formie proszku. Postaraj się unikać kwasu jabłkowego w kapsułkach. Zwłaszcza jeżeli zawierają one także inne składniki. Najlepiej, aby kwas jabłkowy został dobrze rozpuszczony przed połknięciem. Czas przygotowania jest taki sam jak w przypadku picia soku jabłkowego. Poza tym, że pół do jednej łyżeczki kwasu jabłkowego rozpuszczamy, rozpuszczonego w 4 do 6 szklankach wody o temperaturze pokojowej zastępuje nam właśnie ten litr soku dziennie tą mieszankę w niewielkich ilościach przez cały dzień. Spożywczy proszek kwasu jabłkowego, niewymieszany z magnezem lub innymi składnikami, jest bardzo tani i można go kupić przez internet w sklepach ze zdrową żywnością. Wszystkie yy, winiarnie używają go do produkcji wina. Zobacz informacje o produktach na końcu książki. Sok żurawinowy także zawiera sporo kwasu jabłkowego i może być użyty podczas przygotowania 120 ml soku wymieszane w 120 ml wody 4 razy dziennie przez 6 dni może być również wymieszany z sokiem jabłkowym dzienne picie soku żurawinowego przez 2 lub 3 tygodnie przed płukaniem wątroby niesie ze sobą dodatkowe korzyści Inną alternatywą jest Gold Coin Gras. Zalecane są takie same jak dla osób nietolerujących sok jabłkowy. Możesz spróbować pić sok żurawinowy lub kwas jabłkowy podczas jednego pukania, a Gold Coin Gras podczas następnego. Aby sprawdzić, co działa najlepiej, czwartą alternatywą jest ocet jabłkowy. Wymieszaj jedną do dwóch łyżek w szklance wody i pij cztery porcje dziennie przez 6 dni. Ból głowy lub nudności po pukaniu wątroby. W większości przypadków bóle głowy lub nudności w pierwszych dniach po pukaniu pojawiają się, gdy nie przestrzegałeś wszystkich zaleceń dokładnie. Zobacz pod rozdział powyżej. Jednakże w niektórych nielicznych przypadkach kamienie żółciowe mogą wydostawać się z wątroby nawet po zakończeniu płukania. Toksyny uwolnione w, z takich kamieni mogą dostawać się do układu krążenia i mogą powodować dyskomfort. W takim przypadku może okazać się pomocne picie około 120 ml soku jabłkowego przez 7 dni lub aż do czasu, gdy nie ustąpi uczucie dyskomfortu po płukaniu wątroby. Najlepiej pić sok jabłkowy na pół godziny przed śniadaniem. Dodatkowo niezbędne może okazać się czyszczenie jelita, aby uwolnić te kamienie, które zostały wydalone później. Metoda oczyszczania tkankowego wodą jonizowaną, tak jak wspomniano wcześniej, również pomaga w wydalaniu krążących po organizmie toksyn. Jeżeli do termosów wo z wodą Włożysz kawałek świeżego imbiru, po wypiciu takiej wody nudności szybko miną. Picie dwóch do trzech filiżanek herbaty rumiankowej również pomaga ukoić przewód pokarmowy i układ nerwowy. Rumianek jest również dobrym rozbijaczem kamieni, które zostały uwapnione. Podczas płukania jest Ci niedobrze. Jeżeli zastosowałeś się do wszystkich instrukcji odnośnie samej procedury, a mimo to czujesz się źle podczas przeprowadzenia samego płukania, nie musisz się obawiać, że coś jest nie tak. Pomimo, że nie zdarza się to często, możesz wymiotować lub czuć mdłości w nocy. Dzieje się tak w przypadku wyrzucania żółci z organizmu yy, i, i kamieni z taką siłą, że powoduje ona cofanie oleju do żołądka. Gdy olej połączony z żółcią wraca do żołądka, możesz powodować nudno, może powodować nudności. W takim przypadku możesz poczuć uwalnianie kamieni. Nie będzie to silny ból, jedynie niewielki skurcz. Podczas jednego z moich dwunastu pukań wątroby spędziłem okropną noc. Jednak pomimo, że zwymiotowałem większą część mikstury oleju, pukanie było również skuteczne jak każde inne. Zanim bowiem wymiotowałem mieszankę, olej dokonał już pracy, której powinien był dokonać, to znaczy uaktywnił wydalanie kamieni. Jeżeli przydarzy się to także tobie pamiętaj, że nie, będziesz, że nie będzie to jedynie jedna noc złego samopoczucia. Powrót do zdrowia po zwykłej operacji woreczka żółciowego może zająć tygodnie lub nawet miesiące. Operacja może również spowodować ból i cierpienie w ciągu następnych lat. No właśnie, porównajcie sobie. Jeden ból, jeden dzień, jedna noc cierpienia właściwie podczas takiego... Mi się jeszcze nie zdarzyło podczas moich, powiedzmy, tam 15 już półkani jak nie lepiej. No, a tutaj po operacji to rzeczywiście ciężko się wraca do zdrowia. Płukanie wątroby nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. W niektórych przypadkach, choć niezwykle rzadko, płukanie wątroby nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Oto dwa główne powody oraz sposoby na to, jak zapobiec pojawieniu się trudności. Prawdopodobnie ogromna blokada w Twoich wątrobowych drogach żółciowych spowodowana niezwykle gęstą strukturą kamieni uniemożliwiła zmiękczenie ich przez sok jabłkowy podczas pierwszego płukania. W niektórych przypadkach Dopiero za drugim lub trzecim razem kamienie zaczynają się uwalniać, no i właśnie to też mam chciałem powiedzieć. Że miałem taki przypadek jednego właśnie przyjaciela, który też zaczął pukać kamienie, i, i za pierwszym razem nie miał nic, za drugim razem też nie miał nic, a za trzecim razem się zaczęło już tak po całości. I tak sobie fajnie puka, już też chyba z 15 razy wypukał. Czansa Piedra. Filantus niriui, znana również jako rozbijacz kamieni, może pomóc przygotować twoją wątrobę i woreczek żółciowy na uwolnienie kamieni żółciowych, zwłaszcza jeżeli są to uwapnione kamienie woreczka żółciowego. Rozpuść 20 kropli ekstraktu czansa piedra w szklance wody 3 razy dziennie przez przynajmniej 2 do trzech tygodni przed następnym pukaniem. Olej miętowy w formie kapsułek działa równie bardzo dobrze przy rozpuszczaniu, przy rozpuszczaniu uwapnionych kamieni żółciowych lub zmniejsza ich rozmiar. Jest jednak ciężko znaleźć go w czystej postaci. Często jest wymieszany z innymi składnikami, co może zmniejszać jego skuteczność. Także picie dwóch do trzech szklanek herbaty rumiankowej dziennie pomaga rozpuścić uwapnione kamienie. Innym pomocnym zabiegiem jest nasączenie kawałka flanelki w ciepłym occie jabłkowym i położenie jej na brzuchu w okolicach wątroby woreczka żółciowego. Podczas 20-30 minut leżenia nieruchomo niektóre osoby odczuwały więcej pozytywnych efektów po zastosowaniu octu zamiast oleju rycynowego. Zioła goryczki chińskiej i przewiercienia pomagają częściowo przełamać blokady, w tym samym lepiej przygotować wątrobę do skuteczniejszego płukania. Zioła te można kupić jako nalewka. Bardziej znane są pod nazwą Chinese Bitters, zioła chińskie. Przeczytaj informację pod koniec książki. Odpowiednią dawką dla takiej nalewki jest pół do jednej łyżeczki raz dziennie na pusty żołądek około 30 minut przed śniadaniem. Powinno się ją stosować przez 3 tygodnie, zanim rozpocznie się picie soku jabłkowego lub używanie innych środków zastępujących go, omówiona w podrozdziałach powyżej. Jakiekolwiek nieprzyjemne reakcje oczyszczające powinny ustąpić po 3 do 6 dni. Mogą również być mniej dokuczliwe dzięki zastosowaniu metod oczyszczających tkanki gorącą wodą jonizowaną. Utrzymywanie jelita grubego w czystości przez zastosowanie oxyflash, oxypower, powder, przepraszam, i kolosanu, Col płukania jelita lub lewatywy. Inną metodą jest picie codziennie przez tydzień trzech łyżeczek nierozcieńczonego, niesłodzonego soku z cytryny 15 do 30 minut przed śniadaniem, trzech łyżek. To pobudza woreczek żółciowy i przygotowuje go do bardziej skutecznego płukania wątroby. Być może nie przestrzegałeś dokładnie zaleceń, Jak, jakiekolwiek odstępstwa od opisanej procedury lub zmiany dawek oraz czasu wykonywania opisanych powyżej kroków mogą uniemożliwić osiągnięcie pożądanych rezultatów. U wielu osób. Płukanie wątroby nie zadziała, dopóki nie wyczyszczą oni swojego jelita grubego. Nadmierne nagromadzenie odpadów i gazów ogranicza konieczne wydzielanie rzuci i uniemożliwia mieszanie oleju swobodne przemieszczanie się po przewodzie pokarmowym. U osób z mocnymi zaparciami Woreczek żółciowy może prawie nie otworzyć się podczas płukania. Najlepszą porą na płukanie jelitowe lub inną metodę oczyszczania jelita jest sam dzień płukania wątroby. No to tyle z rozdziału czwartego, strona 136 zakończona. Pozdrawiam wszystkich, Sława Wiecznej Miłości.